Are you ready? Panie i panowie, przed wami Maciej Kamelski i Filip Kaiser! No, tak to jest, kiedy śnisz o milionach, a musisz zderzyć się z twardą ścianą rzeczywistości, ale do wszystkiego oczywiście dojdziemy. Na razie, witajcie w pierwszym odcinku na kanale i teraz na 3-4 poziomy. Już jestem spokojny, ja pomocą. Albo nie. Maciej, policz. Licz. No. 3, 4. W głowie się nie mieści! Miałeś nie drzeć się, bo nie przester. Darłem się. Przester jest. Dla tych, którzy jeszcze nie znają, przedstawiam Maciej Kawecki, mój współprowadzący. Rocznik 1987. To ile to jest? 33. Jak Jezus. Jeszcze. Co jeszcze? Jeszcze 33. A, jeszcze. No, jeszcze takich dokonań nie ma, ale ma ich bardzo dużo na koncie. Doktor prawa, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej, prezes Instytutu Stanisława Lema. Co jeszcze powinienem powiedzieć? A, wiem! Prywatnie mój przyjaciel, upierdliwy pasjonat technologii. Upierdliwy taki? No, a ile ty mi tego spamu wysyłasz? Ale jak mi ciekawe jest to, co wysyłam ci ja? No, ciekawe jest to, co wysyłasz ty mi. Właśnie dlatego powstał pomysł na ten kanał. Bardzo często oglądam filmy od niego i mówię, to się w głowie nie mieści. No i jest kanał. Filip Kaiser. Filipa wszyscy znają. Chociaż nie. Ostatnio mi się udało poznać panią, która go nie zna, to do tej pani mówię. Dziennikarz, prowadzący Dzień Dobry TVN. A teraz mówię do wszystkich pozostałych. Jedyna osoba na świecie, którą znam, która nie lubi czosnku, cebuli, oliwy truflowej i mojego kota. Nie widzieliście mojego kota, ale jakbyście zobaczyli, to byście wiedzieli, że to jest jedyna osoba na świecie, która nie lubi mojego kota. I fantastyczny facet. Już? No to pytanie jest do ciebie, to jest wszystko, co o mnie chciałeś powiedzieć, tak państwu? Że cebuli nie lubię? To jest opis człowieka? No przecież to jest ważna rzecz. Oni, ludzie tego nie wiedzą, o tej rzeczy, która mi się w głowie nie mieści. Pięknych rzeczy. No, ale kanał jest w głowie się nie mieści, mi się to ja w głowie wiem, nie mieści. Ale że ma dobre serce, że zawsze do drugiego człowieka jest otwarty. A jakim polemizował z tym otwarty faktem? Otwarty na dialog. A jakim polemizował z tym faktem? A ty o cebuli. O oliwy truflowej i czosnku też. W głowie mi się to nie mieści. Już się obraził właśnie. Jest jeszcze dodatkowo bardzo obrażalski. Bardzo naprawdę jest obrażalski. Chodź już, nie obrażaj się. Usiądź tutaj ładnie. Opowiadaj. Jako, że mi w głowie się nie mieszczą technologie, to taka jedna. Mhm. Potwierdzenie, że czasami jeden obraz może zmienić naprawdę całe życie i chyba tej Azjatki, co zaraz ją zobaczycie, zmienił. Ale jak to? No to zobaczysz, zobaczycie. To jest przerażające. Znaczy, ja bym uciekał dokładnie tak samo jak ta pani. Ja ją doskonale rozumiem. Wiesz co, dla mnie, no widzę, że to jest mikroLED, więc pewnie bym nie uciekał, ale jest to na pewno bardzo imponujące. Ekran ma ponad 160 metrów kwadratowych. Jest to hip-hop. To są 4 boiska do koszykówki, więc to jest bardzo dużo. I ten LED jest taki wielki? LED jest taki wielki, położony w K-pop Square w Seulu. Mają tam taki plac. Stop! Co to jest K-pop? Muzyka. Myśliwy. Styl muzyki pop. Drogie dzieci, wybaczcie wujkowi. Wujek kiedyś się nauczy, że to nie jest K-pop, a K-pop. Hello. A teraz zaleje nas inna fala, fala rock'n'rolla. Znacie zespół The Contours? Pewnie nie, ale jak powiem o hicie Do You Love Me? Do You Love Me? No to już pewnie gdzieś coś tam zaświta. Przenosimy się do Bostonu, dokładnie do firmy Boston Dynamics. Film, który zaraz zobaczycie, otworzył 2021 rok i roboty humanoidalne, które zaraz zobaczycie, zadają nam pytanie, czy mogą nas kiedyś zastąpić. No, mnie na parkiecie na pewno. Nie da się. Co jest najgorsze w tym wszystkim? Nie, no wiem.
że ja teraz że nie tańczę najlepiej, jak potrafię rock'n'rolla. No, to nie jest najlepiej. Gdyby ktoś powiedział mi, Filip, jedziesz na konkurs rock'n'rollowy, to bym zatańczył tak, bez beki. I to sprawia, że jedna myśl tylko mnie niepokoi. Maciej, nie ma już muzyki. Dziękuję. Bo jeśli roboty potrafią zatańczyć milion razy lepiej ode mnie, to znaczy, że mogą wykonać inne czynności milion razy lepiej niż człowiek. I to bardzo dobrze, pod warunkiem, że wykonując te czynności będą pomagały człowiekowi, a nie szkodziły. No i lepiej, żeby same nie zaczynały myśleć, bo jak pokazał nam Hollywood, to nie zawsze kończy się dobrze. Where machines control man's destiny. Chociaż znam takie osoby, które w myśleniu mogłyby zastąpić. Kogo na przykład? Nie mam na myśli ciebie oczywiście. To dobrze. Bo byś się obraził pewnie. Właśnie, bym wyszedł. Znaczy prewencyjnie się obrażę. Bym się obraził. Ale w naszym kanale chcemy pokazywać również technologie, które ratują, które są białą stroną tego technologicznego lustra. No i oczywiście chcemy pokazywać polskie talenty. Teraz właśnie do takiego talentu się wybierzemy. Słuchajcie, rzeczy wielkie i piękne wcale nie muszą powstawać w Dolinie Krzemowej. Zapraszam Cię teraz na wycieczkę moim czeskim rydwanem ognia. Chodź. Lecimy. Pojedziemy do Poznania. Poznań. Miasto doznań. Ale jak idziemy do polskiego Elona Muska, to maseczka, pamiętaj. Mask jest, ale powiem Ci tak. I z mask, i bez mask. Sorry Poznań, no ale cholera na Dolinę Krzemową, no to mi nie wygląda. No stary, ale Elon Musk też nie zaczynał w wielkiej Dolinie Krzemowej. Zaczynał w jednym pokoju, starą sofą, kilkoma laptopami i po 4 latach sprzedał firmę za 300 milionów dolarów. I myślisz, że tak będzie też w tym przypadku? Trzymamy kciuki. Może tak być, dlatego że za tymi drzwiami powstaje urządzenie, które będzie się łączyć z czymś, co wymyślił Musk. Mowa o chipie wszczepianym do mózgu, który nazywa się Neuralink. Za jego pomocą myślami będzie można sterować na przykład protezą ręki. I takie protezy właśnie powstają w tym miejscu, w Poznaniu. To się w głowie nie mieści. Kawecki? Zawsze tak nazwiskiem? Prawie zawsze. Czasami jakiś... jestem kulturalniejszy. Przedrostek sobie tam dodaj. Inżynier, doktor. Dziekan, adwokat. Co tam masz? Buty. Przepraszam, przepraszam, kultura tutaj trochę, dziadu. Cześć Maciek, bardzo mi miło. Filip, bardzo mi miło poznać. Do tej pory wyglądało to tak. To jest proteza, którą stworzyliśmy po to, żeby dać trochę więcej niż standardowe protezy kosmetyczne. Już taka proteza jest dużo bardziej zaawansowana, bo ona pozwala na ustawienie wszystkich stawów, a to znaczy, że osoby po amputacji mogą już chwytać przedmioty, już mają większą możliwość. Choć nadal opornie to wygląda. Tak. I trzeba to robić manualnie, ustawić sobie drugą ręką, ustawić raz i na przykład sobie złapać siatkę, tak? Tak, tak, do tego służy. A teraz pokażę Wam coś, nad czym pracujemy i zapewniam, że to się w głowie nie mieści. Czyli rozumiem, że to jest bardzo pierwotna wersja czegoś, co kiedyś będzie wszczepiane do naszej głowy. Miejmy nadzieję. No dobra. Zakładam. Co tak? I teraz pomyśl, co chcesz zrobić. Teraz się skup i pomyśl, że chcesz mi pomachać, bo nigdy nie machała mi mechaniczna ręka. Jest, macha. Dziękuję. To jest nieprawdopodobne. Aż usiądę. To jest przerażające, stary. Ja naprawdę to jest myślę, technologia XXI wieku. Ja myślę o tym, że układam te palce tak, jak teraz one machają. I o to chodzi, żeby tak technologie funkcjonowały, czyli żeby pomagały łączyć to, co w naszej głowie, z tym, co techniczne, czyli z rzeczami. Stary, ale ja pomyślę o tym, że chcę włączyć światło w salonie i ono się włączy? Jeżeli będziemy tego wszyscy chcieli, no, spolemizowałbym, czy chciałbym myśleć o włączaniu światła w moim salonie. Ja bym myślał o wielu rzeczach. Nie wątpię! Ale wiesz co, myślę o jeszcze czymś. Odwróć tę dłoń do siebie. O tak. Jeszcze trochę. I patrz na to. Świnia! Chociaż ma to swoją wartość. Pokazałeś, jak z technologii nie korzystać. Dokładnie tak. Tak z technologii nie korzystamy. Ile lat pracowaliście nad tą innowacyjną ręką, mechaniczną ręką? Minęły już 3 lata, od kiedy nad nią pracujemy i w
tym temacie i w tak trudnym otoczeniu to krótko. Nad jedną ręką, nad prototypem jednej ręki aż 3 lata. To piąty prototyp, ale tak wygląda praca. Czyli to jest coś, co już teraz jest w cyberpunku, tak? I działa? Tak, mamy nadzieję, że przybliżymy cyberpunka i że to, co jest tam pokazane w 2077 roku, wydarzy się dużo szybciej. Widzimy tam protezy, które są zupełnie powszechnie używane. Według mnie ta przyszłość jest bliższa niż 2077, ale trzeba pamiętać, że cyberpunk to wizualizacja, a my robimy to naprawdę. I to się w głowie nie mieści. To się w głowie nie mieści. Nieprawdopodobne po prostu. Życzymy Wam kapitalizacji na poziomie 300 milionów dolarów. Bo na to zasługujecie. I żebyś był polskim Elonem Muskiem. Okay, dzięki. I tym pięknym akcentem kończymy. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami, ba! Tym też, którzy dotrwali do końca i oglądają to pożegnanie. A tych z Państwa, którzy chcą się pochwalić swoimi historiami technologicznymi, które w głowie się nie mieszczą, zapraszam do mnie, a całą resztę zapraszam do bomby megabitowej Heizera. Natomiast mail, tak czy inaczej, jest jeden, to piszcie w tytule. Ja do Kaweckiego albo ja do Heizera. O. I to się robi, jak się kończy filmik na YouTubie? A, no, pytasz teraz dziadka YouTubera, tak? Dziadka mówi YouTubera. Się, kliknijcie mi w dzwoneczek. Na dole chyba. Znaczy na YouTubie na dole. Nie, bardzo niedobrze to pokazałeś. To jest tam. A, tam. Dobrze, tam, nie? Tam, czy tam. Kończmy to. To jeszcze raz kręcimy to. Nie, mamy to. Nie. Dzwoneczek, subskrybujcie. Nara, pa! I na koniec, teraz będzie PS. Powiem Wam, że strasznie stresowaliśmy się tym pierwszym odcinkiem. No i jest. Po nagraniach. Teraz jesteśmy przed montażem. I żyjemy. I żyjemy. Mam nadzieję, że to wszystko Wam się bardzo podoba. I jedna ważna rzecz. To wszystko nie udałoby się dzięki temu miejscu, które jest za nami, czy mogę to zbliżyć palcami? Nie, niestety nie możesz, technologia nie umożliwia. Technologia mi to uniemożliwia. A więc tak, tutaj napisane jest Mindspace i to jest ta przestrzeń biurowa, w której możecie sobie wynająć biuro, żeby być naszymi sąsiadami na przykład. I ona dała nam możliwość opowiadania o tych wszystkich historiach, o których dzisiaj słyszeliście. A musicie przyznać, że jest tam po prostu bajecznie. No i same koszyki oczywiście też są bardzo bajeczne. Pozdrawiamy Was bardzo, bądźcie z nami i trzymajcie za nas kciuki. Jeśli wierzycie w ten projekt, bo my bardzo.